Hej, cześć, witajcie, witam was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie jako, kurde, czarownica. Macie najlepszy komentarz i dzisiaj wam przedstawię tak jedną, kurde, 20 tego moda, bo jest gigantyczny, ale mam mało czasu, więc przedstawię wam, jak się używa lataczek voodoo i jak można z nich korzystać. Zapraszam do oglądania. Jak słyszycie, też jestem troszeczkę chory, więc przepraszam za moje gardło i dzisiaj wam pokażę właśnie te laleczki, które mam w tym momencie w ekwipunku. Co mamy tutaj? Mamy tutaj laleczki voodoo, ale jak ich używać, ponieważ to jest chyba podstawowa sprawa i najciekawsza. Więc cóż, nie wiem, zespomnajmy sobie krowę, bo te już są, jak widzicie, troszeczkę użyte, nie wiem jak można nazwać. Potrzebujemy takie coś, jak to jest taglock kit. Więc gdy mamy ten taglock kit, klikamy prawym przyciskiem myszy, tak kilka razy potrzebujemy krowy albo jakiegoś moba, który właśnie posiada krew. No nie wiem, może być nawet wasz kolega lub tamten witch hunter, który właśnie się patrzy. On zabija witche, czyli te takie czarodziejki, wiecie, którą jestem na przykład ja, dlatego mnie atakuje, gdy mam założone na siebie rzeczy. Gdy to mamy, wystarczy, że wyłączymy game moda, zaraz wam to pokażę, czyli game mod 0. No i damy tutaj jakiś papet, który oczywiście zrobimy wcześniej i skraftujemy z danych rzeczy. No i co, damy na przykład sobie tutaj, nie wiem, Hunger Protection Puppet. I gdy to zrobimy, damy Tackle Kit, będziemy mieli puppet. Ten puppet jest już połączony z daną krową, możemy dzięki temu ta krowa nie będzie w ogóle zyskiwała, czyli jakby to był w ogóle gracz, to nie będzie zyskiwała, boże, traciła po prostu punktów głodu. Bardzo fajna sprawa, ale możemy na przykład podłączyć pod to voodoo puppet. Wziąłem normalny voodoo puppet i tamta krowa, która zginęła w lawie, właśnie była pod niego podłączona, no i ta lalka odpycha. A najciekawsze jest to, że możemy się pobawić z takimi mobami lub waszymi kolegami i patrolować. Tam jest ta krowa, nie? Widzicie ją? Ona tam sobie stoi. Okej, nie idź, nie idź krowo, nie idź, nie idź. Super. Ja zaraz będę tonął, nie? Zobaczcie, tonę. I w tym momencie musicie mi uwierzyć na słowo. Dobra, akurat niezbyt się popisałem, bo utonąłem i nie mogę wam tego pokazać, ale uwierzcie mi na słowo, że jeżeli mamy dany puppet i on jest połączony do jakiegoś moba, to ten mob po prostu tak jakby dostaje to samo co my. Czyli w tym momencie ta krowa dostawała, jak widzicie, 4 obrażenia z tonięcia. Moje, pamiętajcie, że to musi być voodoo puppet. Jeżeli to nie będzie voodoo puppet, to niestety taki Hunger Protection puppet, bo on był połączony, nie do końca to działa, ponieważ jak widzimy, teraz połączyłem ten voodoo puppet i jakby mam kontrolę nad danym mobem. Jak widzimy, teraz go jakby tak popchnąłem, ale gdy właśnie będzie mu tonąć czy coś, będzie się z nim działo. Na przykład w tym momencie mam tutaj lawę, nie? Zobaczcie, tamta sobie krowa stoi, nie wie niczego, ale gdy, nie wiem, przykładowo jesteśmy z jakimś waszym kolegą, kliknęliśmy na niego kilka razy, nie, co się dzieje, mamy nad nim władzę. Okay, trochę zwaliłem, bo miałem podłączony do niej też Fire Protection Puppet i dlatego nie chciała się palić. Już tam zginęła w lawie, już strzałem o co chodzi. Ale mniejsza, chciałem wam teraz coś pokazać, jakie są, jaki jest reszta tych puppetów, czyli tych marionetek voodoo i tak dalej. Zobaczcie, to jest normalny puppet, on nic nie robi, musimy do niego podłączyć różne rzeczy. Czyli tak, Earth Protection Puppet, czyli takie ziemne czary, wszystko zobaczycie, mam nadzieję, na tym odcinku. Water Protection, czyli od tonięcia. Fire Protection, czyli do ognia, właśnie to było połączone. Hunger od jedzenia. Tool Protection Puppet, nie mam pojęcia od czego to jest akurat, tu mnie nie bicie. Dev Protection Puppet, co jest bardzo fajne, zaraz wam pokażę. Voodoo Protection Puppet, która działa tak, że po prostu bronimy się dzięki temu przed innymi graczami, którzy chcą nas kontrolować. Voodoo Puppet, czyli taka, o której wam mówiłem, możemy w nią bić i tak dalej, nasz przeciwnik będzie umierał. Vampiric Puppet, dzięki której będziemy mogli się leczyć. Puppet Protection, czyli po prostu od typowo takich efektów. No i Armor Protection Puppet, czyli mamy więcej armora. Okej, okay, zobaczcie, w tym momencie na sobie założyłem cały ten set, wiecie, naszej kochanej, kurczę, tutaj Baby Jagi. Tak, jest tu Baba Jaga, która ma 500 życia. Wszystko na samym odcinku, pamiętajcie, więc wyczekujcie go, nie? No i dzięki temu Baba Jaga daje nam, jak widzimy, też szansę na teleportację. Podczas gdy ktoś nas uderza, mamy szansę na teleportację, mamy szansę na przywrócenie się do zdrowia. Czyli jeżeli umrzemy, znowu powstaniemy zmarłych, to naprawdę spoko wygląda. Teraz Witch Hunter Trousers, one dają takie bonusy właśnie przeciwko typowo takim czarodziejskim, kurcze, nie wiem, curses to były przekleństwa takie, wiecie o co chodzi, nie? I dzięki temu będziemy mogli też draining boss, czyli leczyć się od strzelania naszą kuszą. Bardzo spoko sprawa. Następną rzeczą jest necromancer ropes i dzięki tej, kurcze, takiej pelerynce będziemy mogli być ignorowani przez nieumarłych. Super sprawa. No i oczywiście second of necromantic breath, co będzie na samym odcinku, mam nadzieję, że przedstawię. No i icy sleepers, co jest super sprawą, ponieważ możemy sobie chodzić po wodzie bez żadnych zmarłych, możemy nawet skakać po wodzie, to już w ogóle jest super, bo pamiętacie, jak dużo rzeczy się baguje, to akurat to się nie baguje, możemy sobie skakać jak normalnie, nie wiem, na parkurze jakimś i tworzyć super rzeczy, na przykład, nie wiem, robić sobie koło domku coś takiego, ten lód
nie wyparowywuje. Mega sprawa. A gdy podejdziemy do takiej lawy, przykładowo, skoczymy do niej, zamienia się w obsydian, więc jesteśmy tak naprawdę, no, nie wiem, nie możemy w żadnej jaskini czy coś umrzeć, po prostu jesteśmy genialni, jak to mówią. Genialni, kurde. Dobra, więc to było na tyle, naprawdę muszę dzisiaj kończyć. Źle się czuję, mam nadzieję, że to zrozumiecie. W następnym odcinku przedstawię wam większe rzeczy tej modyfikacji i mam nadzieję, że dzisiaj chcecie kciuka, żeby mnie zachęcić, żebym to nagrał dla was jutro, bo naprawdę moje gardło i to, jak się czuję, nie jest zbyt dobrze, więc mam nadzieję, że dacie tego kciuka w górę, okej? A i jeszcze subskrybujcie. Nie zapomnijcie subskrybować, okej? Okay? Nie będzie subskrybować, to ja w ogóle jutro nie wstanę, nie? Żałosne.